Biblia, Słowo Boże, Pismo Święte opisuje diabła, szatana jako kłamcę. I znów sam Pan Jezus Chrystus jest naszym autorytetem, nazywając szatana ojcem kłamstwa. Możemy to znaleźć w Jana 8, rozdział 44, werset. Prześledźmy krótko trzy spośród jego kłamstw, którymi ciągle zwodzi miliony. Na pewno nie umrzecie. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 4 werset. Szatanowi wydawało się, że już jest zwycięzcą. Zaprzeczył Bogu, mówiąc, że Adam i Ewa nie umrą, jeśli zjedzą zakazany owoc, i rzeczywiście zjedli i nie padli nagle martwi. Ale czy nie umarli? Odpowiedź na to pytanie leży w zrozumieniu tego, że Biblia, Pismo Święte, Słowo Boże, wymienia przynajmniej trzy znaczenia słowa śmierć. W każdym z tych przypadków słowo śmierć może być zasadniczo zdefiniowane jako oddzielenie. Czyli oddzielenie. Słowo śmierć znaczy oddzielenie. A. Śmierć fizyczna, oddzielenie fizyczne. Śmierć fizyczna to oddzielenie duszy i ducha od ciała. Dla wierzącego w Chrystusa Jezusa Pana oznacza to opuścić ciało i być z Panem Jezusem Chrystusem. O czym mówi na przykład drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 8. Dla niewierzącego natomiast oznacza opuszczenie ciała i przebywanie w mękach w piekle. I tutaj widzimy Łukasza 16, rozdział 22 i 23 werset. Czyli dla niewierzącego natomiast oznacza opuszczenie ciała i przebywanie w mękach w Hadesie. Każda śmierć fizyczna jest potwierdzeniem prawdy Słowa Bożego. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I to mówi nam list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Drugie znaczenie słowa śmierć to jest śmierć duchowa. Śmierć duchowa to duchowe oddzielenie od Boga. Śmierć duchowa pojawiła się w momencie, gdy Adam i Ewa skosztowali zakazanego owocu w ogrodzie Eden. Adam i Ewa umarli wtedy duchowo. To znaczy, że przez swój grzech duchowo zostali oddzieleni od Boga. Od tamtego dnia aż do dziś każda osoba, która przychodzi na świat, z wyjątkiem naszego Pana Jezusa Chrystusa, rozpoczyna swoją ziemską wędrówkę w stanie oddzielenia od Boga. Dopiero wtedy, gdy przyjmujemy słowa Pana Jezusa Chrystusa i wierzymy temu, który go posłał, przechodzimy ze stanu duchowej śmierci do stanu duchowego życia. Jana, 5 rozdział, 24 werset, należałoby porównać z Mateusza, 18 rozdział, od 1 do 14, gdzie widzimy nauczanie, że małe dzieci są obiektem miłości, zbawienia Ojca. I widzimy też, że jeśli dzieci umrą, zanim świadomie wybiorą złą drogę, są objęte dziełem Chrystusa i będą zbawione na wieki, mimo tego, że narodziły się w stanie oddzielenia od Boga. Wtedy, gdy uwierzymy w Pana Jezusa, wtedy, gdy przyjmiemy słowa Pana Jezusa Chrystusa i wierzymy temu, który go posłał, przechodzimy ze stanu duchowej śmierci do stanu duchowego życia, jak to wyjaśnia apostoł Paweł w liście do Efezjan. I on was, którzy umarliśmy przez upadki i grzech, ożywił, jak to mówi Słowo Boże w Efezjan, 2 rozdział, werset
pierwszy. Jeszcze mamy kolejną kategorię śmierci, nazywaną drugą śmiercią, druga śmierć. Druga śmierć to wieczne oddzielenie od Boga. Będzie to straszny koniec tych wszystkich, którzy odrzucili Chrystusa Jezusa Pana, nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, tylko wierzyli w siebie. Nie uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, tylko wierzyli sobie. Nie zaufali Panu Jezusowi Chrystusowi, tylko ufali sobie. Gdy staną przed wielkim białym tronem i zostaną osądzeni za swoje uczynki, będą umieszczeni w jeziorze ognistym, w jeziorze ognia i siarki, które Pismo Święte, Biblia, Słowo Boże nazywa drugą śmiercią. Druga śmierć. Mamy to opisane w Objawieniu, 20 rozdział, 11 do 15 wersetu. Przyjrzyjmy się jeszcze raz temu, co wydarzyło się Adamowi i Ewie w ogrodzie Eden, kiedy zjedli zakazany owoc. W tym momencie umarli duchowo, a na siebie i swych potomków sprowadzili widmo fizycznej śmierci i wiecznego oddzielenia od Boga. Nowy Testament wyraża to w ten sposób, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Tak mówi nam Słowo Boże zapisane w Rzymian 5 rozdział 12 werset. Oraz w Adamie wszyscy umierają. 1 Koryntian 15 rozdział 22 werset. Chociaż takie miejsca z Pisma Świętego, z Biblii, z Słowa Bożego potwierdzają aż nadto dosadnie codzienne nekrologii, domy pogrzebowe, cmentarze czy zasmuceni krewni, diabeł, szatan nadal uporczywie powtarza: z pewnością nie umrzecie. Gdy jednak z kimś mu się to nie udaje, próbuje od takiego niewierzącego odsunąć strach i lęk przed śmiercią. Pod przykrywką badań naukowych twierdzi, że radość i przyjemności czekają tych wszystkich, którzy odejdą za światy, mimo że odrzucili Boga, życia i miłości. Kłamstwa diabła, kłamstwa szatana niekoniecznie muszą być spójne, jednak ma on dla ludzi różne oferty, zależnie od ich potrzeb i skłonności. Jest w końcu kłamcą. Kolejny werset, kolejny przykład kłamstwa, kolejny werset przedstawia nam diabelskie kłamstwo. Będziecie jak Bóg. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 5 werset. To sugestywne kłamstwo jest główną przesłanką, jaką kierowały się od zarania dziejów pogańskie struktury władzy, zarówno religijne, jak i świeckie. Starożytni królowie i imperatorzy od Egiptu po Rzym głęboko w nie wierzyli, ubóstwiając samych siebie. Dariusz, król Medów, któremu schlebiano, by wierzył temu kłamstwu, został oszukany do tego stopnia, iż swego wspaniałego ministra, czyli żydowskiego uchodźcę imieniem Daniel, który wierzył, że Bóg jest Bogiem, a człowiek człowiekiem, wrzucił do lwiego dołu, w efekcie czego okazał się całkiem pozbawioną czci osobą. Czytamy o tym w Daniela 6 rozdział 1 do 3 wersetu. Przekonanie, przeświadczenie Hitlera w to, że blondyni, niebieskoocy Germanowie są pozostałością rasy aryjskiej, w prostej linii potomkami bogów nordyjskich, skierowała nim ta wiara
Do tego stopnia, że chciał ustanowić tysiącletnią trzecią rzeczę, tak, czy tysiącletnią trzecią rzeszę, w której wszyscy inni, którzy mogliby zanieczyścić tę idealną rasę, mieli być eksterminowani. Mormonizm i nauka chrześcijańska, Christian Science, podobnie jak wiele innych kultów i religie wschodu, nadają wiernym miasto miano bóstwa, czyli uważają wierzących swoich za bóstwa. Joseph Smith, założyciel Mormonów, oświadczył, sam Bóg był kiedyś takim, jakimi my jesteśmy teraz, a jest wywyższonym człowiekiem i siedzi na tronie w tamtym niebie, i wy również odziedziczycie tę samą moc, tę samą chwałę i takie samo wywyższenie, gdy przybędziecie na przystań Boga i wstąpicie na tron wiecznej mocy, tak samo jak ci, którzy odeszli przedtem. I nauka, to był cytat z nauczania mormońskiego, a nauka umysłu, nauka chrześcijańska, nauka Science of Mind, nauka umysłu, przekonuje, że wszyscy jesteśmy w procesie duchowej ewolucji. Ostatecznie każdy w pełni wyrazi swą boskość według tej nauki. I czary i wudu obiecują boskie moce poprzez tajemnicze zaklęcia i rytuały. Książki i filmy science fiction, w tym cieszące się dużym powodzeniem Gwiezdne Wojny, gry komputerowe, coraz częściej przedstawiają realnych bogów uniwersum jako ludzi, którzy są w stanie kierować swoim losem poprzez umiejętne wykorzystywanie bezosobowej mocy. Alexander Brooks trafnie podsumował, jak takie kłamstwo szatana rewolucjonizuje cywilizację i kulturę Zachodu. W przeciągu ostatnich dziesięcioleci nieprzyjemnie realny wymiar zaczęło przyjmować przedziwne w kulturze przeciwne kulturze marzenie o społeczeństwie zjednoczonym wokół przeżywania boskiego wnętrza. Nie jest już możliwe dalsze odsuwanie na bok zainteresowania filozofią religii wschodu jako pewnego rodzaju skrajnego fanatyzmu, którym nie interesują się wspólnoty chrześcijańskie. Ma ona zasadniczy wpływ na współczesny rozwój nauki, biznesu i finansów, polityki, ekonomii, sztuki, psychologii i religii. Podstawowe idee postrzegania człowieka, egzystencji i Boga, tradycyjnie kojarzone ze starożytnym wschodem, są podstawą większości głównych trendów w dzisiejszym zachodnim społeczeństwie. Ułudne zwiedzenie pojawiające się we współczesnej myśli filozoficznej, czy to naukowej, czy religijnej, można określić jako rodzaj pewnego kosmicznego humanizmu, który definitywnie zaprzecza osobowemu Bogu, Biblii, promuje autonomię, moc i wrodzoną boskość człowieka oraz potępia jako przestarzałe wszelkie absolutne wartości moralne. Odmiana tego kłamstwa przenosi nas z mistycznych sfer okultyzmu i filozofii do głównego nurtu współczesnego chrześcijaństwa. Potwierdza ono boskość człowieka w sferze wiecznego zbawienia, zaprzeczając konsekwentnemu świadectwu Pisma Świętego, Biblii, Słowa Bożego, że zbawienie jest u Boga, jak mówi Jana 2, rozdział 10, werset. Zachęca ludzi też to podejście,
do tego, by osiągali swoje własne zbawienie poprzez dobre uczynki, religijne obrzędy, wysoką moralność, a zatem poprzez wszystko inne oprócz tego, co zostało zabezpieczone przez odkupieńcze dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Miliony wyznawców chrześcijaństwa skupiły to kłamstwo szatana, ale chwała Bogu, miliony innych zostały od niego zachowanych poprzez to, że przyjęły proste świadectwo Pisma Świętego. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, jak mówi Efezjan 2 rozdział od 8 do 10 wersetu. Te okultystyczne formy udające chrześcijaństwo często łatwo jest rozpoznać poprzez to, że uważają, że zbawienie można utracić albo że zbawienie jest z uczynków. To jest właśnie ta grupa, która uwierzyła i propaguje ten drugi rodzaj kłamstwa szatana. Trzeci rodzaj kłamstwa szatana jest taki, że człowiek jest wytworem ewolucji według tego kłamstwa. A mówiąc słowami naukowca wyznającego teorię ewolucji, to cytuję tutaj tego naukowca: ewolucja obejmuje wszystkie etapy rozwoju wszechświata: kosmiczny, biologiczny, ludzki czy kulturowy. Życie jest wytworem ewolucji nieorganicznej natury, a człowiek jest wytworem ewolucji życia. Dalej ten naukowiec mówi, ten ewolucjonista: nasza współczesna wiedza naprawdę zmusza nas do przyjęcia poglądu, że cała rzeczywistość jest ewolucją, pojedynczym procesem samotransformacji. Proces ewolucji biologicznej można jednak wyjaśnić bez odwoływania się do stwórcy, stworzyciela, Boga lub zewnętrznego czynnika planującego, mającego wpływ na procesy zachodzące w samych organizmach. Nie ma też dowodów na to, by jakakolwiek siła życiowa czy immanentna energia kierowała procesem ewolucyjnym w kierunku wytworzenia określonych rodzajów organizmów. To jest cytat z Teodozjusa Dobrzańskiego i Juliana Huxleya i Franciszka Ayala w tutaj książce Naukowy kreacjonizm. Oni przytaczają tego ewolucjonistę. Omawianie skomplikowanych i szczegółowych argumentów debaty ewolucja czy stworzenia wykracza zarówno poza ramy tego opracowania, które tutaj mamy o nazwie konflikt tej serii, tych naszych przemyśleń, ale także przekracza generalnie tematycznie możliwości większości, czy to oglądających nasz kanał, czy też mówiącego w tym kanale. Mogę jedynie w tym miejscu stwierdzić, że odpowiedzialni naukowcy po obu stronach tego sporu jednoznacznie przyznają, że trzymanie się którejkolwiek z tych opcji jest wyłącznie kwestią wiary. Na tym polega właśnie wielkie kłamstwo szatana. Przez dziesięciolecia ewolucja była uznawana niemal powszechnie za ustalony fakt naukowy. Nasze szkoły, uniwersytety, muzea, czasopisma naukowe i różnorodne środki i formy publicznego przekazu propagowały tę ewolucję. Miliony ludzi doszły do wniosku, że skoro nie zostali stworzeni przez nieskończonego osobowego Boga, to nie ponoszą przed Nim żadnej odpowiedzialności i nie muszą mieć z Nim żadnej relacji. Majestatyczne słowa z pierwszej księgi Mojżeszowej 1:1: na początku stworzył Pan Jezus Chrystus niebo i ziemię, znaczy na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a jak wiemy z Kolosan, to właśnie Syn Boży, druga osoba Trójcy, Pan Jezus Chrystus stworzył niebo i ziemię. Zostały te słowa: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, odrzucone, ponieważ nie miały, zdaniem niektórych,
naukowego uzasadnienia. Szatan jest prawdopodobnie zadowolony z tego, że tak łatwo może zmienić ciemność w światłość, a światłość w ciemność. I o tym mówi Izajasz 5 rozdział 20 werset. I diabeł czyni to bezkarnie. Podsumowując działanie szatana w odniesieniu do Hioba, autor Ernest Gast napisał: historia Hioba pokazuje, że szatan jest kłamcą, imitatorem, oskarżycielem braci, podżegaczem do wojny i przemocy oraz mordercą. Ale dzięki Bogu pokazuje ta księga Hioba również, że jego Boża, jego łaska i miłosierdzie są nieporównywanie większe niż całe zło, jakie potrafi wyrządzić szatan. Lecz okazuje się to dopiero na końcu księgi Hioba. Hiob, którego widzimy w rozdziale 42, jest o wiele bogatszy w poznanie Boga niż ten, którego widzimy w rozdziale 1. Wtedy zna on już nie tylko Bożą sprawiedliwość, ale również Boże serdeczne współczucie i łaskę. Wszystko obraca się na Bożą chwałę, a szatan musi zamknąć usta, zamilknąć. Ograniczenia szatana będą naszym następnym tematem, jeśli Bóg pozwoli. A twoją sprawą jest, żebyś miał pewność życia wiecznego. Czy gdybyś dzisiaj umarł, poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Jesteś pewien swojego losu po śmierci? Jeśli nie jesteś pewien twojego losu po śmierci, to uwierz w Pana Jezusa, abyś był zbawiony, bo każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, jest zbawiony raz na zawsze. Kto uwierzy, w momencie uwierzenia zostajesz przeniesiony z ciemności do światłości. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Niech Bóg ci błogosławi.